obóz kredowy okazał się zaskoczeniem dla tysięcy sceptycznie nastawionych fanów Parku Jurajskiego na całym świecie. Pomimo zachowania formatu animacji dla najmłodszych, serial ten oferuje również naprawdę emocjonujące sceny akcji, bardzo wysoki poziom animacji oraz, co chyba jest największym zaskoczeniem, świetnie napisane, wielowymiarowe postacie i motywy. Nic zatem dziwnego, że po zakończeniu trzeciego sezonu wielu z nas zadało sobie pytanie, co dalej? Pytanie to jest dodatkowo uzasadnione faktem, że ostatni odcinek oferuje nam bardzo wyraźny cliffhanger, sugerujący, że na pokładzie statku, którymi Darius, Ben, Yas, Brooklyn, Kenji i Sami uciekają z wyspy, podróżuje także bliżej nieokreślony Gapowicz. Po zakończeniu sezonu, który podomykał wszystkie arki naszych bohaterów, nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że czwarty sezon w ogóle się pojawi. Tak było przynajmniej do dzisiaj. Na swoim Twitterze Colin Trevorrow, reżyser Jurassic World oraz Jurassic World Dominion, a także producent obozu kredowego, został dziś zapytany przez jednego z użytkowników, jaka jest jego ulubiona scena tego serialu. Na pytanie to Trevorrow odpisał: pojawia się w sezonie czwartym. W mojej opinii jest to absolutne, oficjalne potwierdzenie, że Camp Cretaceous doczeka się jeszcze przynajmniej jednego sezonu. Po internecie od dłuższego czasu krążą już różnego rodzaju teorie wskazujące na to, że nasi bohaterowie do nawigacji po oceanie używają jedynie zepsutego kompasu ojca Kenji'ego, który cały czas prowadzi ich w błędnym kierunku prosto na Isla Sorna. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły związane z położeniem słońca w scenie, w której Yas tłumaczy Kenji'emu, jak korzystać z kompasu, powiem tylko tyle. Nie widzę najmniejszego powodu, dla którego ten kompas miałby znaleźć się w serialu, dla którego bohaterowie mieliby wyraźnie wskazać, że łódź posiada uszkodzony panel nawigacyjny i muszą się kierować jedynie nim. Nie widzę powodu również, dla którego animatorzy serialu, w scenie, w której bohaterowie wyraźnie ustalają kierunek północy, położyliby wschodzące słońce na południu. Mając to na uwadze, pamiętajmy cały czas, że choć bardzo przekonujące, są to tylko teorie. Jedyne, czego możemy być teraz pewni, to to, że kilka godzin temu Trevorrow na swoim Twitterze napisał, że jego ulubiona scena z serialu pojawia się w sezonie czwartym.